nawet po prostu właśnie w tym kontekście ta kwestia relegalizacji Solidarności nie została jakby skutecznie postawiona, więc chcę powiedzieć, że jakby w sensie politycznym okrągły stół dla nawet pragmatyków takich jak Lech Kaczyński no okazał się po prostu czymś no, jakąś olbrzymią porażką, całkowitą klapą. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego elementu, bo zaraz Państwo zaczniecie pytać, a jak tam z tym spiskiem w Magdalence, no to jak był ten spisek, to co robił tam Lech Kaczyński i tak dalej. To jest bardzo ważny moment, to są spotkania w Magdalence, trzy spotkania z marca 1989 roku, na których jakby został przełamany ostatecznie ten opór strony Solidarnościowej, bo nie twierdzę, że go nie było, on był wobec Urzędu Prezydenta i tej kwestii właśnie relegalizacji Solidarności. On został przełamany w moim przekonaniu przez to, co Lech Kaczyński nazywa fraternizacją, a w tym procesie on udziału nie brał. Zresztą trzy osoby nie wzięły w tym udziału. Państwa pewnie to zdziwi, chyba że ktoś z Państwa czytał całą literaturę i po prostu o tym wie. Mianowicie Lech Kaczyński, Tadeusz Mazowiecki i Władysław Frasyn. To są trzy osoby, które nie alkoholizowały się, nie przechodziły na ty. Tutaj mamy jakiś toast, który sobie wypisałem. Adama Michnika. Chciałbym Państwu zacytować, bo to bardzo fajnie. O. Pije Panie Generale za taki rząd, gdzie Lech będzie premierem, a Pan ministrem spraw wewnętrznych. No to oni w czymś takim po prostu nie uczestniczyli. Nie znajdziecie Państwo żadnego zdjęcia, a tym bardziej tak, na tak zwanych taśmach Kiszczaka nie znajdziecie Państwo no, sytuacji takich, w których te trzy osoby, a zwłaszcza myślę tutaj o Lechu Kaczyńskim, w czymś takim uczestniczyły. A dlaczego mówię o tej fraternizacji? Bo myślę, że od tego momentu realne rozmowy polityczne działy się w zupełnie jakimś innym miejscu. Znaczy fraternizacja, której świadkiem był ktoś taki jak Lech Kaczyński, czy Mieczysław Gil na przykład, to był objaw czegoś głębszego, to znaczy tego, co możemy nazwać też za Lechem Kaczyńskim zblatowania elit. I Lech Kaczyński bardzo odważnie jak Państwu zacytuję taki fragment, mówił o tym, że ta fraternizacja służyła pewnemu podziałowi władzy między część elit solidarnościowych i część elit komunistycznych, ale głównie w tym aspekcie finansowo-gospodarczym. Lech Kaczyński kiedyś powiedział takie zdanie. Na pewno przesadzono, negatywne skutki widać do dziś, chodzi o tą fraternizację. Nie należy też zapominać, że była to próba ze strony tych polityków, którzy reprezentowali naszą stronę, odczarowania komunistom wizerunku elit Solidarności. Działacze PZPR postrzegali związkowców nie tylko jako swoich wrogów, ale i nieprzyjaciół dobra ogólnego. Były też jednak i inne cele fraternizacji. I to ważne. Najinteligentniejsi przedstawiciele lewego skrzydła Solidarności widzieli już nowego sojusznika. Nie we wszystkich z drugiej strony stołu, ale w niektórych, na przykład w Kwaśniewskim. Dostrzegali możliwość przejęcia aktywów partii. Wówczas nie zdawałem sobie sprawy, że partia dysponuje szczytloma inteligentnymi ludźmi, tworzącymi grupy wpływu. Z mojego gdańskiego punktu widzenia wydawało się, że intelektualne zaplecze PZPR jest bardzo słabe, bo co cenniejsi ludzie wystąpili z partii w roku 81. W Warszawie jednak komuniści dysponowali jeszcze wieloma takimi osobami. Szczególnie w mediach powstało pytanie, kto w ramach tej rozgrywki zagospodaruje te społeczne wpływowe grupy. Sądzę, że w dużym stopniu udało się to Michnikowi. Przypominam sobie jego zachowanie. To chwycenie w objęcia Kwaśniewskiego. Później słynne stały się te wspólne wypady Kwaśniewskiego z Michnikiem, ale to już przy okrągłym stole. No widzicie Państwo, że sugestia jest jakby jednoznaczna i myślę, że to, co wielu z nas nazywa jakimś spiskiem okrągłego stołu, jest związane dokładnie z tym, co się wydarzyło wiosną 1989 roku. To nawet widać, widzicie Państwo, jak się czyta akta z rozpracowania kogoś takiego jak Jacek Kuron. Sto ileś tomów akt prowadzonych od lat 60. I końcówka tej operacji Watra, bo taki był kryptonim rozpracowania Jacka Kuronia,
wygląda mniej więcej tak. Obserwujemy Jacka Kuronia, jak wchodzi do swojego mieszkania na Żoliborzu, ale widzimy, że za chwilę wchodzi do tego mieszkania Aleksander Kwaśniewski. Mówimy tu o roku 89, właśnie wiosnie, jeszcze formalnie prowadzona sprawa operacyjna. A później wychodzą po paru minutach z tego mieszkania i spacerują po parku. No, żeby ich już nie podsłuchiwano w tym mieszkaniu Jacka Kuronia. Albo Jarosław Kaczyński kiedyś napisał, powołując się na swojego brata, bardzo taka ciekawa relacja, taki książce Czas na zmiany z 1993 roku, że kiedyś Leszek umówił się z Jackiem, czy Jacek Kuroń zaprosił Leszka na swoje imieniny, rodziny, już teraz nie pamiętam, i dzwoni do jego mieszkania Lech Kaczyński, a otwiera Aleksander Kwaśniewski. Tam cała impreza. Jest taka książka on Kwaśniewski też. Może tak, bo no, oni tam pewnie to cytują. I miała powstać partia Solidarność z nich. Więc myślę sobie, ale oczywiście to jest nie do uchwycenia dla historyków, że ten system III RP, taki post okrągłostołowy, że został zbudowany właśnie na gruncie tej fraternizacji. I teraz, żeby tu Państwo jakoś tą klamerkę zrobić, zakończyć starzenia o tej ugodzie. Mamy taki bardzo ważny moment historyczny w naszych dziejach, znaczy 4 czerwca 1989 roku. Tak? No to jest, można powiedzieć, moment triumfu tego głównego nurtu, ale jak nie staje się w ogóle Solidarności, bo ludzie się już tam nie zastanawiali nad tym, co było ważne dla gwiazdozbioru czy grupy roboczej. Kwestia właśnie tam legalizmu, władz solidarnościowych i tak dalej. No, mówmy się, to było przedmiotem rozważań no, topniejących środowisk słabych, chociaż one miały oczywiście rację. Sam jakoś się czułem po prostu z nimi w tamtym czasie już związany. No ale realnie Solidarność obsadziła te wszystkie mandaty, które zostały jej przypisane, przy czym komuniści uważali, że Solidarność nie zdobędzie, nie wypełni po prostu tych 35% i prawie 100% w Sejmie i prawie 100% w Senacie. Nawet był taki zakład, 4 działaczy Komitetu Centralnego Partii się zakładali, nikt nie trafił. Wszyscy generalnie uważali, że tutaj komuniści jeszcze podbiorą z tej strony, tej stronie solidarnościowej, z ich puli trochę mandatów. No i dochodzi do sytuacji, w której tak zwana lista krajowa, na której było kilkudziesięciu najgorszych bolszewików z Jerzym Urbaniem, Jerzy Urban nie kandydował, z Mieczysławem Rakowskim, Florianem Siwickim i innymi funkcjonariuszami partii, że ta lista przepadła, że w większości po prostu przepadła i mandaty sejmowe nie zostały przez nich obsadzone. Proszę Państwa, dochodzi do sytuacji no, kompletnie absurdalnej, o czym należy pamiętać, jak Państwo słyszeli te wszystkie opowieści, jak to Lech Kaczyński po prostu pobierał okrągły stół i wszystko było cacy i wspaniale, że potem oszalał pod wpływem swojego strasznego brata. To pamiętajcie Państwo o jednym, to znaczy 8 czerwca, 4 dni po tej pierwszej turze, dochodzi do spotkania, no bo w Magdalence i przy okrągłym stole ustalono, że powołają elity solidarnościowe i partyjne taką organizację, instytucję, która będzie sporne sprawy jeszcze po okrągłym stole i Magdalence, jakby w formie przedłużenia Magdalenki rozwiązywała w wąskim gronie. Mianowicie to jest Komisja Porozumiewawcza. Komisja Porozumiewawcza to jest grono kilkunastu panów, którzy ustalali po prostu, no, jak tutaj zaradzić w takich sytuacjach właśnie ewentualnie kryzysowych. No niewątpliwie pierwszą taką sytuacją kryzysową, stąd pierwszy raz się Komisja Porozumiewawcza zebrała, była kwestia odrzucenia listy krajowej 4 czerwca. I 8 czerwca spotkała się ta Komisja Porozumiewawcza. Protokół z posiedzenia tej Komisji Porozumiewawczej jest dostępny. To jest coś nieprawdopodobnego. Znaczy komuniści żądają od strony solidarnościowej, żeby w trakcie jakby trwających wyborów ona zgodziła się, ta strona solidarnościowa, na zmianę ordynacji w taki sposób, żeby ci komuniści w drugiej turze weszli do tego Sejmu. Tak?
Państwa, moment charakterystyczny. Znaczy, ze stenogramu wynika, że Lech Kaczyński nic nie mówi, milczy, natomiast gardłują tam, powiedzmy w cudzysłowie, Geremkoidzi, no, że właśnie trzeba dochować tego paktu. Tak? I że trzeba po prostu zmienić reguły. To jest w ogóle z punktu widzenia prawa, legalności tego, co się stało, no, jakby jednoznacznie, tak? To dla wszystkich jest, myślę, oczywiste. Zmienianie reguł wyborczych w trakcie trwania wyborów, to jest coś niedopuszczalnego. No i dlaczego ten Lech Kaczyński milczy? Otóż dlatego, proszę Państwa, że wtedy po raz pierwszy między 4 a 8 czerwca dochodzi do bardzo silnych wewnętrznych konfliktów w tak zwanym obozie Głównego Nurtu Solidarności o to, w jaki sposób to rozwiązać. I Lech Kaczyński uważał, że trzeba iść na jakiś zgniły, powiedzmy, kompromis i pewnie zrobić coś z tą listą krajową, żeby tych bolszewików przepchnąć, ale nie oddać tego za darmo. Że trzeba podjąć grę, to jest charakterystyczne zresztą dla tej postaci, że trzeba podjąć grę, że to są polityczne szachy, w ramach których my musimy ustawić jakieś warunki. Potem będzie jeszcze kolejny taki moment, to znaczy prezydentura Jaruzelskiego, kiedy on będzie w podobny sposób stawiał tą kwestię. No i co? I przegrał. Tak? Za nic została ta sprawa oddana, lista krajowa została, kandydaci z tej listy po prostu no, weszli później do Sejmu. I to jest, można powiedzieć, jest taki symboliczny, można powiedzieć, w jakimś sensie dokument, to znaczy instrukcja Jacka Kuronia dla Władysława Frasyniuka, jeśli się nie mylę, z 5 czerwca 1989 roku. Przez telefon dzwoni, stenogram z podsłuchu, dzwoni Jacek Kuroń do Władysława Frasyniuka i mówi: słuchaj, wygraliśmy, ale musisz wszystkich w regionie powstrzymać od euforycznych zachowań. Nie ma możliwości, żebyście manifestowali zwycięstwo. To jest niemożliwe. Tego nasi partnerzy sobie nie życzą i musimy do tego doprowadzić, żeby nie było triumfu zwycięstwa nad komunistami. I to jest, proszę Państwa, no, to są słowa w jakimś sensie symboliczne. I później to wszystko, co się działo, czyli ta komisja porozumiewawcza, później sprawa Jaruzelskiego, jego kandydatury, obsadzenie stanowiska właśnie urzędu prezydenta przez Jaruzelskiego, jak się zachowa właśnie strona solidarnościowa, te wszystkie negocjacje, a później kwestia powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, to są wszystko dowody jakby na to, że ci, którzy brali udział w tej fraternizacji, za wszelką cenę, już nie mówię o innych następstwach w kolejnych latach, historiach, stali na stanowisku po prostu, że ten kontrakt jest tak naprawdę nie do zmienienia i bez względu na to, jak osłabiony jest nasz partner, przypomnę Państwu, że w styczniu 90 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli główny partner rozmów okrągłego stołu przestał formalnie istnieć, to oni dalej mówili, że ten partner jest, że on się nie rozpłynął i że należy zasady tego kontraktu dochować tak naprawdę na zawsze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z naszymi zwyczajami, teraz będzie czas na zadawanie pytań. Ja domyślam się, że wiele będzie osób chętnych do zabrania głosu, bo temat był niezwykle interesujący, bardzo interesująco przedstawiony. Myślę, że gdyby nie przyjęte jakieś obyczaje, co do tego, jak długo trwają takie spotkania, to pan profesor Cęckiewicz mówi jeszcze mógł być dużo dłużej. Tak, 10 ale nie tracimy nadziei, że może jak wyjdzie książka autobiograficzna poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu, to może przyjdzie na dyskusję czytelników z autorem. Na pewno. To na potem. Proszę Państwa, jedna jest prośba, bardzo gorąca. Państwo mnie też trochę nie znają. Ja mam takie zapędy, takie trochę dyktatorskie, apodyktyczne. I bardzo Państwa proszę, będę to przestrzegał, będę to egzekwował. Proszę nie składać oświadczeń. Widzę tu na sali wiele zacnych osób, które mają bardzo ciekawe życiorysy, własne przemyślenia, doświadczenia. Chciałbym na pewno coś powiedzieć więcej, ale to jest inna konwencja.
Bohaterem, autorem, osobą główną jest pan Piotr Cęckiewicz. I proszę ograniczyć się do pytań. Ale nie 15 minut. Ja to znam z Senatu. Pytanie, które przeradza się 10-minutowe oświadczenie. Bardzo proszę tego nie robić. Dobrze, bo ja wtedy będę ingerował. Chodzi o to, żeby pytanie było krótkie i w ten sposób pan profesor dopowie nam coś jeszcze znacznie więcej. A więc bez oświadczeń, tylko proszę o pytania, ja będę kierował. Proszę się liczyć z tym, że może sami pytań dzisiaj nie zakończy, bo gościnność gościnnością, a nasza przyzwoitość wobec gospodarzy również obowiązuje, więc kiedyś musimy to skończyć, prawda? Bardzo proszę, jeżeli ktoś chce, może się przedstawić. Jeżeli nie chce, niech się nie przedstawia. I za pierwszą rękę bardzo proszę, krótkie pytanie, jasne. Panie burmistrzu, mam takie podstawowe pytanie. Ta determinacja nie była starą grą operacyjną służb Policji Politycznej. Jeszcze przepraszam, zanim pan profesor odpowie. Nie wiem, czy mamy taki mikrofon baladerem, więc jeżeli póki tego nie będzie, to proszę głośno mówić tak jak pan teraz, prawda? Ja nie będę musiał dać. Panie profesorze, bardzo proszę. No oczywiście, powie pan na poszczególne. Ja może postaram się krótko, właśnie. Zbiorczo tylko. Tak, po kolei. No dobrze. Wydaje mi się, że ze strony oczywiście generała Kiszczaka to była jakaś gra. Jest relacja Tadeusza Mazowieckiego, bardzo ciekawa, z pierwszej Magdalenki, to jest 16 września 1988 roku. Mazowiecki pisze, że jak się kończyły rozmowy, oni rozmawiali wtedy między 15 a 21, nawet komunikatu nie mogli ze względu na spory jakiegoś wspólnego stworzyć pod koniec. No i tam ksiądz Orszulik troszkę rozładował sytuację, potem taka straszna scena, kiedy Kiszczak mówi, a tam dary Boże czekają na stole obok, mówi takim językiem właśnie religijnym jakimś, musiało wyglądać w ogóle strasznie. No w każdym razie oni idą do tego stołu z tymi darami i nagle widzą po prostu morze wódki. Oczywiście tam jakieś kaczki i tak dalej, ale może wódki, różnego typu alkoholu. I to był jeszcze moment, w którym Mazowiecki, który z Wałęsą jakby był szefem tej strony solidarnościowej, tam było kilku tych działaczy, powiedzmy strony solidarnościowej, wśród których też Lech Mazowiecki, że oni wtedy mieli taki naturalny opór i powiedzieli nie. Tak? I w zasadzie taka sytuacja utrzymywała się do spotkań tak zwanej drugiej Magdalence, czyli w marcu 1989 roku. I teraz to jest bardzo ważny element, bo dopiero w tych spotkaniach, jeśli się nie mylę, 2 albo 3 marca, to jest ta druga Magdalenka, pierwsze spotkanie w ramach drugiej Magdalenki, pojawia się tam postać Adama Michnika, wcześniej nie uczestniczył w Magdalence. I też na początku jest dość twardy, nie chce rozmawiać o prezydencie Jaruzelskiego ze stenogramu Rudnika, ale za chwilę po prostu wszystkie lody zostają przełamane i tam te najgorsze zdjęcia, które Państwo znacie, to są właśnie z końcówki marca, z 28, 29 marca 1989 roku. Tam wtedy nastąpiła ta fraternizacja. I teraz odpowiadając Panu wprost, no oczywiście koncepcja policjantów politycznych w rodzaju Kiszczaka była taka, żeby tam się z nimi wszystkimi, prawda, upić, pochlać, nagrać to od całowych wywiadów, departamentu pierwszego MSW, okablowany, wszędzie po prostu technika operacyjna, prawda, w pokoikach, do których oni mieli oddalać, żeby coś jeszcze ustawić, jeszcze w węższym gronie, wszędzie technika, prawda. On miał taką koncepcję, tylko że wie pan, jak się nie znajdzie partnera do tego, no to co z tego, że policjant polityczny ma tego typu zamiary. Ale i tego uczyli, bo przecież policja polityczna była po to, żeby przekonać kogoś do skraptować. Proszę Państwa, to już jest debata. Ja proszę, żeby formułować pytania, ewentualnie jeszcze jak dojdzie kolejka, drugi raz pytanie, ale proszę już debaty nie prowadzić. Następny głos, proszę bardzo. Krótkie pytanie. Przewija się taki na wielu portalach i książce pana Szymińskiego, że cementowało kłamstwo dotyczące śmierci księdza Jerzego Popiełuszy. Cały ten układ magdalenkowy.
co bardzo wysoką na ten temat sądzi. I druga sprawa, przewija się nazwisko Jacka Kuronia. Czy może ktoś tutaj obecny lub pan wie, kiedy Maciej Kuroń dostał pozwolenie i wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych? Dziękuję bardzo. Ja proszę, żeby tego pytania nie kierować do sali. Autor i bohater jest jeden. Ja wiem, pytanie do pana profesora Cęcejewicza, a tamte pytania zechcą państwo już po imprezie między sobą zrobić. Bardzo proszę. Ja pana i państwa pewnie trochę rozczaruję, ale to nie pod wpływem moich badań nad Lechem Kaczyńskim od lat twierdzę, że nie było jakby dogadanego nawet, a cóż dopiero mówić o spisanej jakiejś liście spraw wyłączonych z publicznej debaty albo wyłączonych z jakiegokolwiek wyjaśniania w III Rzeczpospolitej przy Okrągłym Stole czy w Magdalenie. Uważam, że takiego spisu nie było, że ta zmowa, w jakimś sensie zdrada Okrągłego Stołu, że to jest układ zawarty po prostu przez bardzo wąską, węższą niż reprezentacja przy Okrągłym Stole i nawet w Magdalence grupę ludzi, tak powiem, na gębę z niektórymi ludźmi tamtej strony. Nawet myślę sobie, że takie sprawy jak ksiądz Jerzy Popiełuszko nie były w ogóle przedmiotem dyskusji, tylko to jest naturalna konsekwencja tego, co zacytowałem tutaj z Lecha Kaczyńskiego. To znaczy, jeśli zgadzamy się na to, że będziemy partycypowali w jakimś układzie finansowym, który otrzymujemy w spadku po Polsce Ludowej, to wiemy, w jakim stopniu możemy się po prostu tutaj poruszać. Znaczy, jaki mamy margines, że tak powiem, wierzgania politycznego. Tego nie trzeba dogadywać. Oczywiście to jest samo w sobie ciekawe, jest taki moment, czyli zakończenie obrad Okrągłego Stołu. Niesamowity zupełnie. Koniec, wszyscy się siedzą, rozbawieni już przy tym, chodzi tutaj o te plenarne obrady przy tym Okrągłym Stole symbolicznym. I mecenas Władysław Siła-Nowicki zgłasza ten wniosek, że zginęli księża już w trakcie tych rozmów Okrągłego Stołu. Tu chodzi o Suchowolca i Zycha, tak? I Niedzielak, bo ksiądz Zych to był lipiec 89 roku, a ci zginęli w styczniu. I on zgłasza ten wniosek, żeby uczyć ich minutą ciszy. Taka konsternacja, ale wszyscy wstają i tam z Kiszczakiem właśnie i minutą ciszy uczcili pamięć tych księży. Ta sytuacja jakby pokazała, że wszyscy o tym zapomnieli, a co dopiero ksiądz Jerzy, wie pan, w 84. Ale jeszcze mogę panu i państwu w jakimś sensie tutaj dorzucić. Zresztą pisałem w książce Anna Solidarność o Ani Walentyno. Ale w książce o Lechu Kaczyńskim jeszcze mocniej to opisuje. Mianowicie w momencie śmierci księdza Jerzego Popiełuszki część liderów Solidarności z Lechem Wałęsą odpuściła tę sprawę. Jak popatrzymy na oświadczenie TKK i oświadczenie osobiste Lecha Kaczyńskiego z października 1984 roku, to o czym jest tam mowa? O dialogu politycznym z Jaruzelskim, prośba o to, żeby pan generał po prostu nas przyjął. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To co dopiero wie pan, 4 lata czy 5 lat później? Nie, że nie pyta o Kosmowskiego. Nie powiedział pan na temat, ale... Sprawa jest jasna, mi się wydaje, że pytanie było jasne. A drugie pytanie? A ja nie pamiętam kiedy, Maciek. Parę rzeczy czytałem, ale... 80, lata 80 czy po 89? Ale pan profesor powiedział, że nie pamiętam, nie powiem, teraz domyślał się. Trzecie pytanie, czy ten czwarte, proszę pani z kolei. Ja mam takie pytanie, czy to, że nie doszło w okresie przemian, już po Okrągłym Stole, do restytucji mienia prawdziwych elit Polski, że nie powrócili zacni ludzie z zagranicy do Polski, to czy to nie jest jakby kolejny spisek tych, którzy przechwycili sobie Solidarność, nie licząc się z wcześniejszymi zjazdami? Czy chodziło właśnie o to, żeby Albina Siwaka zamienili inni robociarze Bolki, którzy zasiedli razem z kolegami po czerwonym fachu? Wie pan, to jest pytanie tak
ogólne i tak pojemne potencjalną odpowiedź, że no, trudno jakoś tutaj konkretnie panu na to mi odpowiedzieć. No, wie pan, ten system III Rzeczpospolitej był, jest taki, no, że on zwłaszcza w pierwszej połowie lat 90. no on jakby odstręczał środowiska emigracyjne do tego, żeby nie wiem, jakby się włączyły w przemiany polityczne, odbudowę państwa. Potem akurat od połowy lat 90. głównie zajmowałem się badaniem emigracji, jeszcze tych, jak to mówi mój przyjaciel Marek Chodakiewicz, dinozaurów tam gdzieś w Nowym Jorku czy w Londynie spotykałem, wspaniałych ludzi, którzy zaczynali swoją publiczną karierę, służbę w wojsku, na przykład w okresie międzywojennym. I oni się do tej nowej rzeczywistości odwracali plecami. Bo jak się popatrzyło na placówki dyplomatyczne, na konsulaty, ambasady, to tam wszędzie po prostu byli bolszewicy, na czele zazwyczaj jakiś tam Jerzy Surdykowski, który bardzo wiedział, co się dzieje naokoło, prawda? Jak w konsulacie polskim w Nowym Jorku. Ale jakby cały ten korpus urzędniczy, dyplomatyczny, no to bolszewicy. Nic nie zmieniło. To dla nich był to wyraźny sygnał, że nowa Polska jest budowana na zasadzie kontynuacji, a nie zerwania ze starą. To tutaj nie trzeba było naprawdę żadnego spisku. To jest jakby naturalna kolej rzeczy, konsekwencja tego, jaki został przyjęty model budowy nowego państwa. W każdych strukturach, już jak pan patrzy na wojsko, na Urząd Ochrony Państwa, na dyplomację, na środowiska naukowe, wszędzie ma pan kontynuację, nie ma pan żadnego zerwania, więc no, ktoś, kto się tylko jakoś nawet pobieżnie interesował polską rzeczywistością po roku 89, to dla niego to było łatwo dostrzegalne, a jednocześnie jasne po prostu, że to jest Polska, no nie jego marzeń. Kolejne pytanie, proszę bardzo, krótko i jasno. Ja tak krótko, dwa pytania. Pierwsze, no, skąd ten przed wyborami 89 optymizm władzy, bo znalazłem taką wypowiedź, że jeden z aparatczyków komunistycznych, nie pamiętam już kto, lamentuje na parę tygodni przed wyborami, że że wszystko wskazuje na to, że Solidarność przeżnie, oni nawet jednej trzeciej nie dostaną. No przecież Esbecja miała dobry wgląd, bardzo dobry wgląd w nastroje społeczne, bo przecież agentura, perlustracja korespondencji, no to się wtedy jeszcze, to wtedy jeszcze działo, to się nie rozpłynęło. A druga sprawa, jak dużą rolę odgrywał w rozmowach Okrągłego Stołu Janusz Rejkowski? No, odpowiadając panu na drugie pytanie od razu, no to trzeba przyznać, że Janusz Rejkowski odgrywał chyba nawet najważniejszą rolę, jeśli chodzi o stronę komunistyczną. Taka mała prowokacja intelektualna, to on wymyślił pierwszy koncepcję Wasz Prezydent, Nasz Prezydent. To, co później w lipcu przedstawił jako swój autorski projekt Adam Michnik. No był współprzewodniczącym tego stolika politycznego. No, bardzo ważna postać i no, nie ulega kwestii po prostu, że odgrywał przy tym stole przynajmniej ze strony komunistycznej najważniejszą rolę. Wielu świadków mówi o tym, że był bardzo skolegowany jeszcze z dawnych czasów z Bronisławem Geremkiem. No a to z kolei duży gracz po stronie zwanej solidarnościowej. Dobrze, a pierwsze pytanie? A ten optymizm. Wie pan, wiecie państwo, to też bardzo, bardzo taki ciekawy element tej układanki, powiedzmy, czerwcowej z 89 roku, bo oczywiście to wszystko działało, tak jak pan mówi, kontrola korespondencji, obserwacja, no ale to też wzmagało w obozie władzy, w samej Służbie Bezpieczeństwa takie poczucie, że Solidarność już nie ma takiego wiatru w żaglach jak w roku 81. Na przykład spotkania, no bądź co bądź w bardzo reprezentatywnym Trójmieście Gdańsku kandydatów solidarnościowych, no wyglądały dramatycznie bardzo często. No to były spotkania, na których było kilkanaście osób. Lech Kaczyński gdzieś tam wspomina właśnie, że to był dla niego absolutny szok, że w sytuacji, w której Solidarność jest przywrócona, ludzie w ogóle do tego się nie garną, że ich to nie interesuje, że on jedzie na jakieś spotkanie, powiedzmy, do Starogardu albo do Tczewa i tam pustki, nie ma ludzi po prostu na tych spotkaniach.
A to oczywiście było obserwowane przez tajne służby i dla nich to był jakiś barometr nastrojów społecznych. Bo skoro Solidarność nie wywołuje entuzjazmu, to może to się przełożyć na wynik wyborczy, tak? Na sposób kalkulowany. No i tak. To się jeszcze bardzo proszę. Chciałem zapytać o Państwa opinię na temat ewolucji, jaka zaszła w stosunku do Lecha Kaczyńskiego. To przecież był prominent uczestnik pokolenia Wrocławia, Komisji Porozumiewawczej, czyli jeden z najważniejszych graczy solidarnościowych. I jak to się stało, że stał się obiektem tak gorącej, krwawej nienawiści? Jedno zastrzeżenie. On niestety, bo gdyby było inaczej, to może to inaczej by wyglądało. On niestety graczem przy okrągłym stole już nie był. To jest w ogóle zabawne, jak się czyta protokoły z posiedzeń tego podstolika dotyczącego pluralizmu związkowego, którego współprzewodniczącymi są Tadeusz Mazowiecki i Aleksander Kwaśniewski. To jest samo w sobie ciekawe, wiecie Państwo, że Mazowiecki, który nie ma pojęcia o układach zbiorowych, o polityce socjalnej, o związkach zawodowych, jest wiceprzewodniczącym tego, czy współprzewodniczącym tego zespołu i analogicznie Kwaśniewski, tylko ten o tym nie ma pojęcia. Stąd sekretarzem z ramienia strony solidarnościowej tego podstolika został Lech Kaczyński, bo to projekt, który po prostu o tym wiedział wszystko. To jest swego rodzaju fenomen. Było widać w roku 80-81. I on mówi tam o tych konkretnych wszystkich rzeczach. W tych protokołach jest to zapisane. Jak obliczać jakieś tam dodatki do pensji. Wydaje mu się, że tu się toczą jakieś po prostu realne negocjacje, których efektem będą ustalenia, które będą przekładały się na konkretne rozwiązania życie obywateli, prawda, że się ta sytuacja im polepszy. Nikt tego nie rozumie po prostu, co on mówi. Nawet jest taka sytuacja, w której Aleksander Kwaśniewski miał powiedzieć: Panie Lechu, pan taki niezrozumiały, że po pana stronie tak nie bardzo wiedzą, o co panu chodzi. Jakby panu nic nie zaproponowali, to pan na nas może zawsze liczyć. Bo pan się widzę na tym wszystkim zna. No więc on graczem nie był. Jemu się wydawało rzeczywiście, że może jakoś poprawić tą sytuację socjalną. Zawsze się tym bardzo przejmował, bardzo poważnie te rzeczy traktował. No a potem, a jednocześnie oczywiście cały czas mówił o tej potrzebie relegalizacji związku. No kompletnie to wpadało po prostu w próżnię. Nic z tego nie wynikało, ale graczem nie był. Gdyby był graczem, to by rzeczywiście miał realny wpływ na kształt tego porozumienia. Myślę, że by nie odpuścił, przynajmniej nie wyglądałoby to po prostu w taki sposób, w jakim to się zakończyło w kwietniu 1989 roku, nie odpuściłby za darmo sprawy relegalizacji i prezydentury Jaruzelskiego, że więcej by próbował po prostu tam wywalczyć, ale jak mówię, ośrodek decyzyjny się przesuwał, cały czas się przesuwał i w zasadzie później końcówka, finał tego jest taki, że głównymi graczami jest Geremek z Michnikiem, zresztą generał Tarnowski i analizy MSW z czasu trwania Magdalenki Okrągłego Stołu mówią o tym bardzo wyraźnie, że Michnik z Geremkiem są głównymi graczami po stronie solidarnościowej, wszyscy inni się nie liczą. Nawet Mazowiecki został przez początek zarzewie wielkiego konfliktu między Geremkiem a Mazowieckim, trwa później jeszcze prawie rok między nimi. Dopiero później jest ten konflikt zasypany właśnie z wynikiem tego, jak ten obóz nawet głównego nurtu w czasie Okrągłego Stołu został podzielony. To dlaczego rodziła się tam nienawiść? A widzi pan, to jest bardzo ciekawe, to jest klucz do zrozumienia przemysłu pogardy i tego wszystkiego, co się stało po prostu z świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie ma nic gorszego, jak uczestniczyć w takim czymś jak Okrągły Stół. Mówić na przykład tak jak on,
identycznie jak Geremek z Mazowieckim. Budujemy solidarność od góry, nie od dołu, bo jak będziemy szli od dołu, to nie będziemy mieli kontroli nad tym ruchem. Tak? Bo on jest rewindykacyjny, antykomunistyczny, musimy go skanalizować. Tak? A jednocześnie zauważyć w pewnym momencie, że jest coś nie tak. I od tej litery, można powiedzieć, od tego układu niespisanego, jak powiedziałem, odejść i próbować go zdestruować od razu, wykorzystując po raz pierwszy 4 czerwca do tego, żeby tam była konkretna rzecz. Nie damy wam listy krajowej, jak nie dacie nam wolnych wyborów samorządowych od razu. Tak? I co? No i Geremko idzie, mówią, panie, puknie się pan w głowę po prostu. Pacta non servanda. Nie ma żadnych negocjacji na ten temat. Po prostu ten układ jest trwały. Nie będziemy nic tutaj zmieniali. Drugi moment, Jaruzelski. Tam znów obaj bracia zresztą wsparci przez Wałęsę, trzeba przyznać, czy najpierw Wałęsa urobiony przez nich wcześniej. Również chcą po prostu licytować, że tak powiem, poszerzenie wolności sprawy polskiej, wykorzystując ten moment, że wiadomo, że Jaruzelski musi zostać prezydentem, tak? Ale możemy coś dla siebie więcej zwojować. I trzeci moment, moim zdaniem decydujący o tym wszystkim, co dzieje się później. Ta cała nienawiść do Lecha Kaczyńskiego, to jest to odbiciem głównej nienawiści do Jarosława. Mianowicie to jest wykolegowanie Geremka z funkcji premiera w ramach rozgrywki o to, kto zostanie premierem we wrześniu 1989 roku. To jest główny, ale to nawet nie chodzi tylko o personalną eliminację polityczną Geremka, tylko tu chodzi o cały koncept zbudowania sojuszu z byłymi satelitami PZPR-u, wyrwania ich po prostu z rąk komunistów SD i ZSL i zbudowania z nimi podstawy koalicji rządowej. Tak? Bo, a jaki był koncept z drugiej strony Michnika, Kuronia i Geremka? Sojusz z PZPR-em. A tamci to jak chcą. Ale główny sojusz strategiczny, być może na wiele lat, to miał być sojusz OKP z PZPR-em. I teraz kształt przez umowy koalicyjnej rządu mazowieckiego jest zupełnie inny. To znaczy główny sojusz to jest OKP, SD, ZSL, a komuniści są dodatkiem. Nie są głównym, znaczy potem się oczywiście w praktyce to inaczej zupełnie potoczyło, tak? Można mówić o naiwności braci Kaczyńskich, ale bo uznali, że konflikt na przykład Mazowieckiego z Kuroniawą jest trwały, albo będzie jeszcze długo trwał, przynajmniej dłużej niż myśleli, i że wprowadzenie Mazowieckiego na stanowisko premiera będzie pewną grą przeciwko Kuroniawie. No, potem się okazało, że ten rząd Mazowieckiego stał się dokładnie takim rządem, o jakim myśleli oni Kuroniada wcześniej. Ale zawsze pozostają, wie pan, szanowni państwo, osobiste urazy, animozje, że ktoś taki po prostu mógł ich ograć. To jest, przepraszam, że tyle o tym mówię, ale to mi się wydaje po prostu najważniejsze. To jest to, co chciałem państwu jakoś zasygnalizować na początku. To znaczy dla nich jest nie do pomyślenia, że można mieć, to jest dla nich nie do pomyślenia rodzice, że można nie wywozić się z rodziny o korzeniach KP polskich, stalinowskich, że można było się nie zapisać do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że można było nie donosić na SB, nawet się z nimi nie spotykając i zdobyć kwalifikacje polityczne, które umożliwiały tym żoliborskim inteligentom konkurować po prostu na równi z tymi wszystkimi, którzy się w tym całym po prostu bagnie komunistycznym wytarzali przez lata, jak Geremek, Kuroń, prawda, Michnik uczył się, nigdy nie był w PZPR-ze, ale uczył się na pewno arkanów polityki w rodzinie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest coś dla nich niepojętego. Skąd wy macie po prostu te kwalifikacje polityczne, że możecie być naszymi konkurentami, a wtedy zostali, znaczy w ramach rozgrywki o rząd Mazowieckiego zostali bardzo mocno upokorzeni. I to Geremkowi na przykład tak utkwiło, że już do końca życia nie mógł tego zapomnieć. Proszę państwa, jeszcze kilka pytań zdążymy chyba zadać.
Więc bardzo proszę, krótko formułować, proszę bardzo. I nie po kilka, najwyżej dwa. Dobrze, bo to wtedy więcej osób będzie mogło. Ja będę miał jedno pytanie, które najpierw jest tak, no, kiedy pan profesor mówił o tym ostrym biczu z końca marca, zauważmy, że w ciągu paru dni w Teheranie też uzgodniono, czy jeszcze bardziej ostrym biczu, cały podział świata po II wojnie światowej. Janusz Rejkowski, który tutaj był wymieniony, pomyślał też, że najbliższą rolę odegrał we wrześniu roku 1988, kiedy w czasie transmisji na żywo, która trwała chyba 7 godzin, on bardzo wyraźnie mówił o konieczności zmian. A to był już wrzesień, to był jeszcze wrzesień roku 1988. Natomiast pytanie będzie dotyczyło Dobraczyńskiego i właśnie dlaczego Solidarność do takiej sytuacji doprowadził. Otóż Dobraczyński udzielił tam wywiadu, może wywiadu, rozmowy radiowej. To są rzeczy, które tak unikają, ponieważ to są nie ma tych nagrań radiowych. Zapytano go, dlaczego lista krajowa, ta 50-osobowa, tam nie ma wyboru. Nie ma wyboru. Czyli 50 miejsc, czyli 10% w parlamencie zagwarantowano z listy krajowej i nie było wyboru. A zawsze przecież ten wybór był. I za to mówili, i później. Co powiedział to Dobraczyński? Oni są tak niepowtarzani, że nie mogą mieć dublerów. Więc dwa pytania będzie. Dlaczego jednak nie mieli dublerów? Bo nie oni weszli, tylko dwie osoby weszły. Dlaczego Solidarność zgodziło się na coś, co było nawet w niezgodzie z całą tradycją odrębną? Czyli możliwość wyboru. Wie pan, dlaczego się zgodziła? No to jest właśnie ten problem, o którym starałem się tutaj przez dłuższy czas mówić. Oni uznali okrągły stół, znaczy Gerenkowici uznali okrągły stół za coś trwałego po prostu. No, chcieli dochować, sam to powiedział Bronisław Geremek dokładnie po 4 czerwca, że należy dokonać kontraktu, dochować kontraktu. To są jego słowa. Wielowiejski, potem Onyszkiewicz. A dlaczego oni mieli takie, wie pan, takie poglądy, takie stanowisko, tak twardo po prostu bronione? No, nie wiem, nawet Cęckiego. To moje pytanie dotyczy wcześniejszej fazy. Kto się zgodził w ogóle na to, jak będą wybory? Więc dlaczego wtedy się zgodzą, że będzie 50 osób, a nie na przykład 75 czy 100, a 50 są... Jeśli dobrze pamiętam z protokołów okrągłostołowych i magdalenkowych, ta kwestia wydaje mi się, że była zupełnie marginalna. Główny spór dotyczył procentowego udziału. Ale tylko, że tutaj się zastrzega, musiałbym to sprawdzić, bo teraz jakby na tą chwilę to wydaje mi się po prostu, że ta kwestia nie wywoływała większych kontrowersji, jeśli chodzi o listę krajową. Dlaczego nie było wyboru? Jakby wydaje mi się, że w ogóle uznano to po stronie solidarnościowej, że tak musi być, bo tak było i tak będzie, a się chyba raczej nie zastanawiano. Tam też było takie kryterium, no przecież to są ważne postaci, tam był Ciosek, prawda, na tej liście krajowej, no więc w jakimś sensie architekci tego okrągłego stołu, chociaż no, Dobraczyński oczywiście nie był i inni, ale wydaje mi się, jeszcze raz powtórzę po prostu, że ta kwestia nie podlega jakimś większym sporom, ale musiałbym to sprawdzić, albo niech pan to użył w własnym zakresie. Bardzo proszę, najpierw osoby, które nie pytają, pan już pytał, proszę bardzo. Czy ta opozycja, która była typu Mich, Kuron, czy oni nie byli, chodzi o to, o jakie zdanie, czy oni nie byli tą opozycją koncesjonowaną dawno już i kiedyś szykowaną już, bo stosunkowo gładko przeszli przez różne represje. Więzienia. To jest akurat słaby argument w przypadku Michnika, no bo on jednak parę lat siedział w więzieniu, to nie jest tak, że nie siedział. Wyszedł zdrowy. Wie pani, no to już... Zdjęcia. Za daleko idąca sugestia, prawda? No bo ktoś by mógł powiedzieć, ale Kaczyński to tyle robił i dlaczego nie siedział w więzieniu? Tak, ja nie podnoszony. Ale nie siedział. Był internowany, ale właśnie, a dlaczego nie siedział? Skoro tak się angażował, prawda, w latach 80. to nie siedział. Przecież to jest jednobrzmiący głos od wielu, wielu lat.
Jarosław Kaczyński, no to jak pan był taki ważny, to nie był pan nawet internowany. Tak. No to jest bardzo, w moim przekonaniu, to jest bardzo zła droga do rozważań historycznych o roli różnych postaci w przeszłości. A z drugiej strony, no co, Leszek Moczulski to on chyba najdłużej w tych wszystkich się miał 8 lat, jeśli się nie mylę, no, przesiedział w więzieniach. To się zgadza, że on chyba w sumie najwięcej oberwa. No tak, ale okazał się kim, no, z jednej strony tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Dla mnie jasne. Proszę Państwa, ja Pan proponuję, żeby może jeszcze, jak Pan też miał czas, to po spotkaniu jakąś szczególną polemikę, chociaż bardzo tego nie nadaję, bo Pan profesor nie może jeszcze promówić. Kto z Państwa jeszcze ma ochotę zadać pytanie? Pana widzę oczywiście. Ponieważ nie ma innych osób, to proszę Panu bardzo mocno. Ja mam takie pytanie dotyczące spotkania chyba w 1988 roku Wojciecha Jaruzelskiego w Stanach Zjednoczonych z Rockefellerem. Czy był to początek, sygnał do przemian, do przemian dyktowanych przez kapitał, który rekolonizował Polskę, potem pod szyldem Sorosza, Zachsa? I czy kontynuacją jakby tego spotkania było potem lobbowanie przez George'a Busha seniora Jaruzelskiego na prezydenta podczas wizyty w Gdańsku na przykład u Wałęsy? Nie, no jest oczywiste, że wizyta Jaruzelskiego w roku 1988 w Stanach Zjednoczonych przy okazji przemówienia w ONZ była wykorzystywana do tego, o czym mówiłem wcześniej, no, pewnego przełamania izolacji Polski Ludowej w środowiskach, powiedzmy, finansowych światowych, tak? I celem Jaruzelskiego w końcówce jego rządów, w końcu lat 80. było to jednak, żeby Polskę przyjęto do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Bo to mu dawało jakąś gwarancję no, ochrony, uznania międzynarodowego tej ekipy. No a to z kolei stwarzało możliwość renegocjacji tych kwestii związanych z zadłużeniem również z innymi podmiotami, między innymi z tym klubem paryskim. Więc spotkanie z Rockefellerem było jakby logiczną konsekwencją tych zabiegów dyplomatycznych, które Jaruzelski wtedy czynił. Cóż, mogę jeszcze powiedzieć? A propos Busha. Proszę Państwa, a propos Busha. Nie, no to jest oczywiste, że Stany Zjednoczone były jednym z głównych, jakby to powiedzieć, żyrantów, osłaniaczy tego modelu negocjacyjnego wychodzenia z komunizmu, jaki przyjęto przy okrągłym stole. I dla niego, to też z tych wszystkich raportów ambasadora Davisa wynika, no, był jednym z głównych rzeczników w ogóle tego wyboru Jaruzelskiego na prezydenta. W roku 89 nawet ambasador próbował zobligować stronę solidarnościową, ambasador Stanów Zjednoczonych, żeby w ogóle głosowała na Jaruzelskiego w Sejmie, tak, w Zgromadzeniu Narodowym w lipcu 89 roku. No więc oczywiście no, w czasie upadł jakby mit Stanów Zjednoczonych jako państwa, które chciało, nie wiem, tutaj jakieś rozprawy z komunistami, a zrobiło interes spotkaniu na Placu Solidarności w Gdańsku, jak George Bush po prostu mówił, że Jaruzelski powinien zostać prezydentem, to była jakaś kompletna zgroza. Pamiętam to w 1989 roku pod stocznią. Proszę Państwa, Pan jeszcze nie zadawał pytania. Ile jeszcze osób chce zabrać głos? 3 i to będą wszystkie. Ja na końcu jeszcze będę ostatni. Więc bardzo proszę o krótkie pytania, to ja to będzie krótko. 3 osoby i potem Pan na końcu będzie. Do spotkania George'a Sorosza z Krzysztakiem i z Jaruzelskim. Nic nie. Jeżeli takowe były na Beszcie bądź też w Warszawie, no z takim miejscem. No tak, odpowiedź została udzielona. Bardzo proszę, kto następny? Tu się zgłaszał. Tak, Pan. Znaczy ja nie, przepraszam, Pan już pyta. Przepraszam bardzo, ale przepraszam. Jestem policjant. Mam do Pana jako znawcy tej historii bolkowej prawda, życiorysu Lecha Wałęsy jeszcze pytanie takie, bo oczywiście te wszystkie działania późniejsze naszego prezydenta, działalność polityczna, to dzisiaj wykorzystywany głos jakby świadczy o tym, że warto by zanalizować
te struktury i otoczenie Lecha Wałęsy, które do dzisiaj go no, otacza, jakoś może stymuluje. Czy pan jako historyk widzi tutaj sens, czy dalsze plany tego śledzenia? Proszę sprecyzować, jakie struktury i otoczenie. Na przykład Partia Chrześcijańska Demokracja Trzeciej RP naszpikowana agenturą jak trzeba, prawda? Fundacja Instytutu Lecha Wałęsy też naszpikowana agenturą. A czy tutaj bym polemizował. Proszę? Tutaj bym polemizował. Czy naszpikowana ta fundacja? No nie, no Marek Głoski, szef Zarządu Krajowego, Gazeta Polska opublikowała go na liście tajnych współpracowników. Pan był szefem Zarządu Krajowego, zarówno Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy, jak i przewodniczącym Zarządu Krajowego. Naszpikowanie nie świadczy, bo tam jest Zmiodowicz, Milczanowski, tak, Borowczyk, Kiwanicki. Chyba w ogóle widzi sens prowadzenia takich historycznych badań. Ja sens w ogóle badań różnorakich widzę, ale no, mam dwie ręce, jedną głowę. Mam pomysłów 1000, ale nie wiem, czy mi życia starczy. Natomiast sprawa Wałęsy wydaje mi się jakoś już zakończona, chociaż z mojej perspektywy, chociaż po prostu to od czasu do czasu, jak Państwo wiecie, jestem trochę zmuszany do tego, żeby zabierać głos. Ostatnio musiałem zabrać głos w jednej sprawie, a za chwilę będę musiał znów zabrać głos, bo się ukazała jakaś nieprawdopodobnie skandaliczna pod względem takim merytorycznym, ale nie naukowym, nie wiem jak to nazwać, książka o Lechu Wałęsie, która jest teraz promowana już jako bestseller w Empikach i w różnych księgarniach takiego niemieckiego dziennikarza, kompletnie bez wartości, ale jeszcze no, z takimi ordynarnymi kłamstwami. No, aż nieprawdopodobne, że można takie rzeczy pisać i to wydać, jeszcze w Polsce redaktor to przepuścił, nie zweryfikował. Więc to są takie sytuacje, w których ja muszę zabierać głos, tak? No bo nieskromnie to zabrzmi, ale jak nie ja, no to kto po prostu ma zabrać głos? Słucham? Lepsza niż film? Nie no, inna. Znaczy, wie pan, w filmie to może pan zrobić wszystko, ale jak już książkę się pisze, to i tam jest jakiś aparat naukowy, przypisy, to się by wydawało, że powinno się zrobić to znacznie rzetelniej i poważniej. Aczkolwiek przyznam się Państwu, że ja całkiem niedawno zdobyłem tak duży pakiet nowych materiałów o Lechu Wałęsie, że się zastanawiam nad tym, czy by nie napisać jakiejś nowej książeczki, ale o tym, jak tą sprawą manipulowano i manipuluje się w ostatnich latach, bo to są zupełnie nowe rzeczy. Ja w ogóle nie wiedziałem po prostu, że już byłem niedawno przesłuchiwany w pewnym śledztwie, i się od pani prokurator dowiedziałem po prostu, że jest jakaś w ogóle niezliczona ilość nowych dokumentów wytworzonych już po 2008 roku, czyli po książce S.B.A. Lecha Wałęsa, gdzie byli przesłuchiwani bardzo ważni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy zeznali no, rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Opisują na przykład pokwitowania odbioru pieniędzy, piszą, mówią do protokołów prokuratorskiego, ile tych pokwitowań widzieli. No, bardzo ważne takie źródłowe po prostu, no, bardzo ważne źródła jakby domykające jeszcze tą sprawę do końca, tak. I to paradoksalnie, bo żeby Państwa nie zanudzać tą sprawą, ale paradoksalnie on złożył taki wniosek o ściganie zbrodni przeciwko niemu popełnionej w 1982 roku w związku z fałszowaniem jego dokumentów na okoliczność Nagrody Nobla, którą dostał w 1983 roku. I paradoksalnie Instytut Pamięci Narodowej, przyjmując ten wniosek, musiał przesłuchać jakąś dużą grupę ludzi, w tym funkcjonariusze SB, no, którzy po prostu dołożyli jeszcze za przeproszeniem do pieca i się cała sprawa, tak powiem, obróciła jeszcze przeciwko niemu. I myślę sobie, no, to już tutaj są spiskowe troszeczkę tezy, że decyzja o zawieszeniu śledztwa w Białymstoku przez Instytut Pamięci Narodowej, chociaż oczywiście formalnie związana z odmową Komitetu Noblowskiego, który nie chciał udostępnić materiałów, które wpłynęły z
Związku Skandynawów Wałęsy, już w 1992 roku, że może być również trochę takim wynikiem właśnie tego, że no, jednak te zeznania mówią o tym, że oni prowadzili działania specjalne, w ramach których myśleli o spreparowaniu niektórych materiałów, ale korzystali, to jest tam bardzo wyraźnie w tych zeznaniach opowiedziane, korzystali z oryginałów teczki personalnej, teczki pracy Wałęsy jako agenta o pseudonimie Borek. No więc to jest po prostu straszne dla niego, no i w jakimś sensie mówię, obróciło się jeszcze przeciwko niemu, ale tych rzeczy jest znacznie więcej. Myślę właśnie o tym, żeby właśnie odebrałem z prokuratury ponad 500 stron nowych materiałów, zupełnie fantastycznych, gdybyśmy takie mieli w 2008 roku, ale mówię, większość z nich została jakby wytworzona właśnie tuż po wydaniu książki Jest Parę Wałęsa, to by książka była jeszcze lepsza, mimo tego, że była dobra. Proszę Państwa, dwa ostatnie wydania. Panowie się zgłosili i proszę łaskawie zadać je. Jeden z Panów po drugim, wtedy Pana profesora poprosili. Dobrze? Bardzo proszę Pan, potem Pan, Pan profesor odpowie. Czy to jest przypadek, Panie Profesorze, że pominął Pan w głównym wykładzie wątek przejęcia majątku państwowego przez nomenklaturę, co stało się początkiem przemian własnościowych w Polsce? Czy to nie jest przypadkiem dowód na ten wielki spisek? Czy Magdalenkowym, czy w innym miejscu on się rozgrywał? Tego nie wiem. Być może Pan wie. Bardzo proszę. Dobrze. Ponieważ tutaj przejawia się postać Aleksandra Kwaśniewskiego, tu chciałem zadać takie pytanie. Był taki moment, kiedy we wtorki o 20.50 w państwowej telewizji był taki program Widziane z daleka, którego takie okienko człowieka Jan Nowak-Jeziorański, który w tymże okienku nieco innego jak lansował Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta jako porządnego socjaldemokrata. Czy panu coś jest wiadomo? Jakieś tło, jak to się działo, że dyrektor polskiej sekcji Radia Wolna Europa był jeden z głównych promotorów, człowieka, który jednak wygrał w 90 roku, czyli w tym drugim rozdaniu tej zakrytki, po roku 90. Tak. Najpierw na pierwsze pytanie odpowiem. Ja uznałem, że tematem powinny być te negocjacje polityczne między częścią elit solidarnościowych z elitami komunistycznymi. Natomiast oczywiście to jest bardzo ważny fragment transformacji, ale ona tak naprawdę to, co nazywamy uwłaszczeniem nomenklatury, rozpoczyna się wcześniej, ale przyspiesza zarządu Rakowskiego, czyli już w momencie, kiedy rzeczywiście jest pierwsza Magdalenka, czyli 16 września i tam na końcu tego spotkania, jak już zapraszam na dary stołu Bożego Czesław Kiszczak, to szepnął na ucho Mazowieckiemu i Wałęsie, że rząd Messnera zostanie zdymisjonowany i że premierem zostanie Rakowski. Wtedy rzeczywiście ten następuje jakby przyspieszenie tego, co możemy nazwać uwłaszczeniem nomenklatury. Ale w samych rozmowach, powiem Panu, to się w ogóle nie pojawia. To też jest samo sobie bardzo ciekawe. To przy okazji książki Długie ramię Moskwy analizowałem tą kwestię w kontekście, czy okrągłego stołu, w kontekście zadłużenia zagranicznego. Myśli Pan, że oni coś w ogóle rozmawiali na ten temat przy okrągłym stole? Moment, kiedy wchodzi na salę Andrzej Olechowski jako reprezentant strony rządowej, tak? I mówi tam do działaczy Solidarności, jakiegoś drugiego szeregu. Wiecie, rozumiecie, jest taki fundusz usługi zadłużenia zagranicznego. On zajmuje się kwestią redukcji zadłużenia. To jest sprawa bardzo delikatna. Lepiej, żebyśmy o tym to bardzo doskonale jest w dobrych rękach. I tyle po prostu. Wie pan, i tak samo jest tutaj, jednak no, to też jest przyczynek do dyskusji na temat świadomości elit solidarnościowych.
nawet tych, które właśnie negocjowały ten okrągły stół, co ich interesowało, jakie oni mieli sprawy w ogóle w głowie. Jest cała jakby grupa tematów, które się nie pojawiły. Lech Kaczyński uważał, że te wszystkie kwestie socjalne musi załatwić. Był bardzo taki merytoryczny, to Państwu mówiłem wcześniej. Ale w innych obszarach tego praktycznie nie widzę. Może też pamiętacie Państwo te dyskusje o indeksacji, w kółko codziennie tam właśnie raport z rozmów okrągłego stołu, pół godziny tam trzymają teczkę, znaczy tam Solidarność, się bardzo trudne negocjacje w sprawie indeksacji płac. Tak? I się wydawało, że to jest super ważny temat, bo za chwilę wszystko było już nieaktualne. Natomiast te węzłowe sprawy, jak właśnie uwłaszczenie nomenklatury, czy zadłużenie zagraniczne, czy w ogóle wojsko, tam jest tylko kwestia służby wojskowej dyskutowana była przy okrągłym stole, to też chwileczkę tylko w kontekście tam podstolika jakiegoś młodzieżowego, czy podstolika, bo takiego stolika nie było. No więc natomiast ja tylko na swoje wytłumaczenie powiem, że właśnie w związku z tym tego nie wrzuciłem, to powinienem to tutaj zastrzec gdzieś na marginesie, że w tym czasie toczył się bój o to, kto przejmie Forsę. Bój między PZPR-owcami i ludźmi służb. Bo to nie było tak, że tamten podział został jakoś ustalony wcześniej, tylko tam dochodziło do realnych konfliktów. No i że został przyspieszony zarządu Rakowskiego. Mam nawet taką hipotezę, ale ona wymagałaby po prostu jakichś głębszych badań, że opóźnianie formalne rozpoczęcia rozmów okrągłego stołu, bo one miały we wrześniu to spotkanie z Kiszczakiem miało spowodować, że za 2-3 tygodnie będą już oficjalne otwarcie rozmów okrągłego stołu, że jest wynikiem właśnie tego, że oni sobie dawali czas. Czyli tak zwane reformy Wilczka i Rakowskiego i no, niebywały skok na kasę, bo tam chodziło po prostu o przekształcenie przedsiębiorstw, tak, z de facto państwowych na de facto państwo prywatne, czyli chodziło o to, co Staniszkisowa nazywa transmisję kapitału po prostu państwowego w ręce prywatne, że to wtedy zostało no, tak przyspieszone, że rzeczywiście mogło spowodować jakieś konflikty, które by mogły zostać ujawnione w wyniku właśnie tych sporów między ludźmi, którzy się nie załapali na przykład na część tego tortu i pojawić się w trakcie negocjacji okrągłego stołu. Jeszcze Jeziorański. Jeszcze Jeziorański. No cóż, no ja rozumiem, że pan miał taki idealistyczny obraz Jana Nowaka Jeziorańskiego. Nie miał pan. Więc tak, no to postać o dużych zasługach, cóż powiedzieć. Natomiast no, człowiek o bardzo takiej silnej osobowości, konfliktowy. Ja pisałem książkę o byłym jego przyjacielu, którego on w jakiś straszny sposób potraktował, wyrzucił prawie wolę Europa, Mateuszu Kadrybachu. Miał swoją wizję, był przeciwnikiem tego, co możemy nazwać legalizmem na emigracji, czyli trwania przy rządzie i prezydencie na uchodźstwie. To był jedna z płaszczyzn konfliktów właśnie z tym moim bohaterem mojej książki, Tadeuszem Kadrybachem. Natomiast no później on głównie, i tak bym prosił na niego patrzeć, on jednak reprezentował głównie ten sposób myślenia, czy realizował pewną koncepcję polityki amerykańskiej, tak, powiem wprost. A to już żeśmy wcześniej powiedzieli, tak, jaki ten kierunek polityki był. Mało tego, on poparł, pan może tego nie zarejestrował, on poparł Jaruzelskiego na prezydenta, namawiał elity solidarnościowe do poparcia tego. Pamiętam w 1992 roku obalenie rządu Olszewskiego, myśmy to z Piotrkiem Bondarczykiem opublikowali takie jego oświadczenie w książce Falek Waleca, zupełnie skandaliczne po prostu. Właśnie o tym, że trzeba powstrzymać tutaj tych wszystkich wariantów, którzy chcą lustrować i agentów ujawniać. No, daleko idące deklaracje, ale no, mówię, on realizował pewien projekt polityczny Białego Domu. Biały Dom chciał mieć tutaj spokój. Jest inna sprawa, jak wyglądały jeszcze te kwestie właśnie związane z gospodarką, oddłużeniem, gdzie Amerykanie odgrywali przecież bardzo ważną rolę. Często też jeszcze spekulacyjny kapitał. Jadwiga Staniszka kiedyś w ogóle sformułowała tezę, że obalenie rządu Olszewskiego było też wynikiem jakichś rozmów w ambasadzie amerykańskiej. No, Polska jest na tej szachownicy politycznej świata często takim pionkiem używanym przez różnych.
możnych tego świata. Ja nie mam jakby do nich pretensji o to, no bo każdy realizuje własne interesy. Ja chcę tylko tego, żeby w Warszawie był rząd, który zdaje sobie z tego sprawę i tą kwestię polską jakby w suwerenny sposób stawia na arenie międzynarodowej. Jak do tej pory to był tylko jeden prezydent, który to wszystko rozumie. Naprawdę już ostatnie pytanie. Byłbym wyszedł niepocieszony, gdyby pani nie dał głosu. Pani chciała jeszcze krótkie pytanie. Znaczy, ja mam pytanie o książkę o Pozie, która powinna się już na dniach ukazać, bo ile pamiętam, miała się ukazać na początku tego roku. Co się z nią dzieje? No, na razie się nie ukaże, bo dwa lata ostatnio spędziłem na pracy nad książką o Lechu Kaczyńskim. Jestem, szczerze państwu, wyczerpany. Muszę jeszcze napisać drugi tom tylko o prezydenturze, bo pierwszy tom ma prawie 1000 stron i kończy się na roku 2005. A jeszcze jest drugi tom do skończenia tylko o prezydenturze. No i później wrócę do tego. Tak na swoje wytłumaczenie tylko mogę jeszcze dodać, że w międzyczasie pojawiło się tak dużo nowych materiałów z Najwyższej Izby Kontroli. Dostałem prawie 30 tomów akt dotyczących FOZ-u. Gdyby się trochę nawet pierwsza wersja książki, która jest nawet w połowie złamana, gdyby posypała po prostu, muszę ją trochę na nowo pisać w niektórych przynajmniej aspektach. Ale będzie, nie odpuszczam, na pewno ją skończę. Jeżeli pan profesor pozwoli, mimo tego tej deklaracji, że jest pan wyczerpany, może na jeszcze jedno krótkie pytanie, może pan to sprawy ciekawe. Nie, że teraz chcę zaspokoić. Mianowicie, czy gdyby po stronie Solidarności w tamtym czasie Magdalenko i komu wszystko jednym razem było więcej determinacji albo było bardziej twarde kierownictwo, czy można było wtedy więcej wynegocjować politycznie? Bo władza komunistyczna była znacznie słabsza niż myśleli radcy Solidarności. Tu są jakby dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że my to oceniamy oczywiście z perspektywy czasu. My wiemy, jaka była sekwencja wydarzeń w całym bloku sowieckim. I dzisiaj na przykład wiemy, że gdyby no, te elity, które wtedy stały na czele Solidarności, jakie były, takie były, no ale były jakieś elity, poczekały, żeby 31 sierpnia nie przyjęły koncepcji rozmów bezwarunkowych z Kiszczakiem i czekały. Tak jak Borusewicz mówił, nic nie robić, czekać. Wydaje się, że byśmy więcej osiągnęli, to znaczy byśmy jakby doszli do momentu, w którym znaleźli się na przykład Czesi. Tak? Oni mieli od razu wolne wybory. Oczywiście główni gracze polityczni w tamtym czasie tego nie wiedzieli. Tego wszystkiego nie wiedzieli, tak? I skoro już podjęli po prostu decyzję o rozmowach politycznych, no to oczywiście, to jest druga część pytania pana profesora, gdyby oni mieli kręgosłup taki, jak miał Lech Kaczyński, a jeszcze innych, ale tutaj no, odwołujmy się do takiej postaci w jakimś sensie symbolicznej. No wydaje się, że więcej by osiągnęli, ja nawet bym powiedział inaczej. Warto było te rozmowy zerwać wiosną 1989 roku. Po prostu wyjść i powiedzieć tak. My przyjęliśmy koncepcję generała Kiszczaka negocjacyjną, bo uważamy, że dialog polityczny w Polsce jest potrzebny. Nawet z ludźmi takimi jak generał Kiszczak i generał Jaruzelski. Ale nie osiągnęliśmy konsensusu w kluczowych dwóch kwestiach, na przykład, no nawet tylko w jednej, relegalizacji Solidarności. I my musimy, nawet gdybym jeszcze użył takiej formuły, te rozmowy zawiesić. I wydaje mi się, że po prostu wtedy byłaby sytuacja zupełnie inna, ale no... Ale jest jak sposób. Za mało szczegółów. Tak, ale taki wariant był rozważany. No ale, panie profesorze, szanowni państwo, no jak się ma tyle szabel, że w zasadzie no, biedny Lech Kaczyński patrzy, co się po prostu wokół dzieje, jest jakaś przerwa, a tutaj Rejkowski z Bronisławem Geremkiem jeden do drugiego mówi, cześć Janusz, to jak to zrobimy, albo tam Bronek, chodź, gdzieś się tam napijemy. No to nagle się okazuje, że on jest osamotniony, nie jest w stanie za wiele zrobić, tak? Nawet Lech Wałęsa był tutaj pod tym względem, no bo to postać, która zawsze się liczy z silniejszym, który ma na niego wpływ. Że on był trochę jak plastelina, on był do
do wygrania przez tą czy inną stronę, no, gdyby po prostu to było chociaż w taki sposób, że są właśnie dwie o podobnym potencjale grupy w tej drużynie Solidarności, ale nie było takiej sytuacji. Proszę Państwa, to nie jest skończona uznana z Jasną. Obiecał, że jak książka wyjdzie, to może zrobimy spotkanie z autorem. Takie spotkanie autora z czytelnikami, wtedy będzie jeszcze mogli kontynuować pewne wątki, ale na dzisiaj to naprawdę już wypada, żeby osiągnąć wzgląd na pana profesora. Ale to będą Państwo w normalnej trybie powiadomienia. Zapraszam i zapraszajcie. Dziękuję bardzo, na tym kończymy naszą.